Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Skyrim Special Edition. Poprzednim razem dotarliśmy na szczyt wysokiego Hrodgaru i przeszliśmy przez nauki mistrzów zakonu, którzy mieszkają na szczycie góry. Poznaliśmy kilka nowych smoczych słów i generalnie jesteśmy gotowi do dalszej drogi. Ja pod koniec poprzedniego odcinka zastanawiałem się, co najlepiej byłoby dla nas zrobić w tym momencie. Bez wątpienia priorytetem jest biała grań, bo chciałbym wrócić tam i spróbować zakupić plecak u kotów, o którym pisaliście w komentarzach, bo wydaje mi się, że 75 do udźwigu to jest rzecz warta zachodu. Natomiast wydaje mi się również, że skoro jesteśmy już i tak w tej części mapy, mamy do wykonania powrót, czy mamy do wykonania, mamy do oddania zadanie, które udało się wykonać. O, może tak powiem. U Klimka w Ivarstead wydaje mi się, że chyba zejdę sobie od tej strony z powrotem do miasta. Oddamy to zadanie i może pójdziemy w stronę Pękniny. Tutaj również mamy do zgarnięcia nagrodę za zabicie bandytów, zdaje się, w Forcie Amol czy w Nilheim. No, mniejsza z tym, w każdym razie na pewno mamy tutaj do odebrania nagrodę od Anuriel. Na końcu mapy jest jeszcze tutaj twierdza. Cała ta przestrzeń między tymi lokacjami również wydaje się całkiem spora. Co za tym idzie, na pewno czekają tam różnego typu ciekawe historie. No dobra, w takim razie, skoro na wysokim Hrodgarze mamy już wszystko ogarnięte, wracajmy w dół. Ja sobie poza nagraniem powróciłem do krzyku nieugiętej siły. Mamy tam w tym momencie dwa słowa mocy, a za tym idzie sam krzyk jest już w tym momencie mocniejszy niż był wcześniej. Nieustannie jest zimno, więc nasze życie w tym momencie zaczyna się już kurczyć. Gdy wchodziliśmy na wysoki Hrodgar, ja zapomniałem generalnie o tym, że prawdopodobnie Lidia ma nadal przy sobie zupę, dzięki której jesteśmy w stanie się ogrzać. Myślę, że schodząc ten problem wystąpi ponownie i będziemy mogli sprawdzić, czy faktycznie zupa przywróci nam tutaj punkty ciepła. A póki co przyspieszam, bo jest naprawdę zimno. Jeżeli po drodze pojawią się ponownie śnieżne trolle, no to nie jest to łatwa walka, szczególnie gdy życie jest tak bardzo ograniczone. Jakoś specjalnie nie mam zamiaru tutaj na boki się przemieszczać. Dla potwierdzenia tylko chciałem jeszcze zerknąć. Jest 13 rano, no powiedzmy tak to jest tutaj opisane. Jest godzina po południu, więc teoretycznie temperatura powinna być optymalna. Okej, Lidia biegnie z pochodnią tuż za nami, więc dobrze. Nie ma mowy tutaj o jakichkolwiek ładnych widokach. No okej, zerknijmy do Lidli w kwestii tej zupy. Jeśli będziesz mnie potrzebować, będę u siebie. Ależ nie, ja ciebie jak najbardziej potrzebuję. Prowadź. Nie to chciałem kliknąć. Wciąż tu jestem. Czekam tylko na rozkaz. I tak, zobaczmy, bo szukamy u niej pożywienia, a konkretnie zupy, zupa warzywna. Przywraca 1 punkt zdrowia na sekundę przez 720 sekund, przywraca 1 punkt kondycji na sekundę przez 720 sekund, przywraca 380 punktów głodu. Ale nie jest nic napisane na temat tego, że przywraca również ogrzanie. No więc myślę, że sobie to spokojnie sprawdzimy. Dajmy więc. Pożywienie, zupa warzywna. Ok, zupkę sobie wypiliśmy. Jak widzicie, jeżeli chodzi o ogrzanie, nic to kompletnie nie dało. Natomiast uzupełniliśmy punkty wytrzymałości.
No dobra, w takim razie absolutnie możemy w tym miejscu obalić teorię, że zupa jest w stanie nas ogrzać. No i powiem szczerze, że troszkę mnie to zmartwiło, dlatego że byłem przekonany, że jednak ta zupa da radę. Moje życie w tym momencie mocno się już skurczyło. Z racji tego, że wytrzymałość się zregenerowała, możemy przyspieszyć, co oczywiście zrobimy. Tutaj leży martwy śnieżny troll. Całe szczęście nie ma żadnych innych przeciwników. Okej. Nie wchodzę do ekwipunku, żeby się leczyć, bo to oczywiście jest w tym momencie nie do zrobienia. Natomiast chciałbym zużyć kilka mikstur pomniejszej kondycji. Powinienem, wydaje mi się, zrobić to już dużo wcześniej i nieustannie biec sprintem. No nic, na tą chwilę już chyba nic z tym nie zrobię. Zamarzliśmy. No dobra, w takim razie zejście z góry trudniejsze niż wejście. No to lecimy. Lecimy ponownie. O przeciwników nie musimy się jakoś specjalnie martwić. To już wiemy. Zupy testować drugi raz też nie będziemy. Natomiast to, co wydaje mi się należałoby zrobić, to uzupełniać miksturami kondycję, aby nieustannie móc korzystać ze sprintu. Ja też nie mam jakoś specjalnie dużo tych mikstur, więc to też nie jest tak, że mogę śmiało sobie nimi szastać na lewo i prawo. W mojej postaci jest bardzo zimno. Może też jakimś rozwiązaniem byłoby poczekać w twierdzy u góry, na wysokim Hrodgarze. Może warunki pogodowe mogłyby się zmienić. Teraz, jak widzicie, ta śnieżka z lewej strony od kompasu jest biała, jakby się świeciła. To znaczy, że jest najzimniej jak tylko się da. Chyba faktycznie sytuacja wygląda tak, że próbuje się przebić przez te śniegi o nieodpowiedniej porze. No i ponownie zamarzliśmy, a więc moje próby zejścia na dół, generalnie dwie, obie zakończone niepowodzeniem. W takim razie wydaje mi się, że powinniśmy przeczekać. Wracamy do wnętrza wysokiego Hrodgaru i poczekamy, może temperatura ulegnie zmianie. Ok, jest ciepło. W takim razie ogrzejmy się. No tak, tylko że jest 12 po południu. Poczekajmy w takim razie 12 godzin. No dobra, jest 6 rano, my jesteśmy głodni, ale to nie powinno stanowić jakiegoś wielkiego problemu. Pierś bażanta musimy jeszcze zrobić na ogniu. Ale jedzenia nie brakuje. Na pewno zużyjemy więcej tego jedzenia niż potrzebujemy, ale zależy mi na tym, żeby nasza kondycja była na maksymalnym dostępnym poziomie. Co my tutaj mamy z takiego jedzenia, które odnawia najmniej punktów? 220, więc generalnie nie ma znaczenia, co zjemy. No dobra, ponownie wracamy do Skyrim. Jak wygląda sytuacja? No, wizualnie nie wygląda na to, żeby ta pogoda jakoś znacząco się zmieniła. Jest tu przeraźliwie zimno. No dobra, komunikat się pojawił, natomiast nasza energia w tym momencie nie maleje. Może tym razem się uda.
Okej. Zaczyna się, w takim razie przyspieszamy. Na dzień dobry wypijemy sobie tą zupkę, żeby ta nasza kondycja przywracała się szybciej. Będę dźwigać twoje ciężary. Okej, bierzemy zupę. Wypijmy ją. Ruszajmy więc. I lecimy, Lidia, i to szybko. Ciężarzynka jest niebieska przy radarze, ale nie jest biała. Co za tym idzie, chyba faktycznie kluczem było poczekanie do odpowiedniejszych warunków atmosferycznych. Moje życie w tym momencie się kurczy, natomiast nie tak szybko jak wcześniej. No i zobaczcie, mamy zdecydowanie lepszy widok na Skyrim w tym momencie. Tak czy inaczej, nie będziemy się tutaj zachwycali widokami. A raczej postaramy się przebrnąć tą drogę w miarę sprawnie. No bez wątpienia jest to dla mnie jakaś nauka. A nauka jest taka, że warunki atmosferyczne również powinienem częściej oceniać wizualnie, jeżeli widać, że panuje tutaj zamieć. Nie widać na 100-200 metrów. No to jest ewidentnie zimniej niż gdy panują warunki takie jak choćby tutaj teraz. Nie mówię, że zamięci tutaj nie ma, bo jest. Ale no, musicie przyznać, wizualnie choćby widać szczyty tamtych gór bez problemu. Wcześniej ich wcześniej były ledwo widoczne. No i też faktycznie ten pasek życia w tym momencie, choć jest ograniczany, no to zdecydowanie wolniej. No piękny widok mamy z prawej strony. Tam na dole chyba już widać Ivarstead. Słońce powoli wstaje. Pięknie to wygląda. No, zdecydowanie inna jest podróż w tym momencie niż te moje dwie próby dosłownie przed chwilą. W tym momencie nawet nie jest już aż tak zimno, żeby nasze życie się kurczyło, więc idziemy zupełnie na luzie. Możemy chwilę delektować się widokami, przynajmniej w drodze powrotnej. Rozmogła się przed chwilą muzyka. Myślałem, że pojawił się jakiś przeciwnik, ale nie. Kapitalnie to wygląda. Słońce wschodzi nad górami, a jednak faktycznie jest jakiś przeciwnik. Cóż to, jakiś duch? Lodowy upiór. Ja na ile skutecznie jestem w stanie go atakować łukiem. Może tak będzie lepiej. Esencja lodowego upiora zwiększa odporność na obrażenia od mrozu 16% przez 60 sekund. Okej, zęby lodowego upiora. Dobra, weźmy to. Mamy wystarczająco dużo udźwigu, więc czemu by nie? I ruszajmy dalej. Ivarstead oczywiście oddamy zadanie Klimekowi związane z dostarczeniem darów do Siwobrodych.
Okej, tutaj leży wilk. A więc do Ivarstedt nie powinno być już specjalnie daleko. Fajnie, bardzo mi się podoba, że ta podróż do Wysokiego Hrodgaru to nie był taki spacer po parku. To tylko udowadnia, że zapowiada się nam tutaj naprawdę bardzo fajne przemierzanie świata w tym trybie przetrwania. Moja postać jest strudzona, nie ma się co dziwić. Może w Ivarstedt sobie trochę odpoczniemy. Zobaczymy. Dobrze byłoby generalnie się przespać, chociaż chyba jeżeli chodzi o poziom doświadczenia, to jeszcze trochę brakuje. Zanim wskoczymy na 14 i będziemy mogli ponownie rozdysponować punkty. No dobra, myślę, że można powiedzieć, że się udało, bo tutaj już chyba raczej nic nam nie grozi. Do Wysokiego Hrodgaru oczywiście jeszcze wrócimy. Ogarniemy ten temat z tym całym wiatrowłosym, czy jak mu tam było. Ale to również jest pieśń przyszłości, bo ta lokacja, w której mamy odzyskać ten róg, jest cholernie daleko. Tak czy inaczej, gdy już to ogarniemy, no to będziemy ponownie wspinali się na 7000 stopni. No i wydaje mi się, że również i trzeci raz będziemy wspinali się na 7000 stopni. W momencie, gdy ogarniemy się już z tymi krzykami, będziemy podążać drogą głosu i będziemy w stanie dostać się już do całego szefa zakonu. Ok, znajdźmy Klimeka. A, dobrze cię znów widzieć. Jak dostawa? Zaopatrzenie dotarło do Wysokiego Hrodgaru. Nielicha wspinaczka, prawda? Tak czy inaczej, bardzo ci dziękuję. Proszę, weź to za swój kłopot. 750 sztuk złota gościu nam wręczył, więc było warto. No i niewątpliwie ciężko się nie zgodzić z tym, że nie lada była to wspinaczka. Raz jeszcze dziękuję za odpalenie. Czy to ciebie zwą smoczym dziecięciem? Zagadał do nas jakiś gość. Ale nie widzimy go, bo Lidia stoi nam przed twarzą. Nie żeby mi to przeszkadzało, bo no widok jest całkiem w porządku. No dobra, teraz lepiej widzę tych typów. Jacyś goście w maskach stoją w tym momencie za Lidią. Tak, jestem smoczym dziecięciem. Nie wiem, czy tak od razu powinienem się tym chwalić. Zdaje się, że siwobrodzi tak myślą. Nie wiem, o czym mówisz. No właśnie, kultysta. Też pytanie, czy oni zareagują pozytywnie na to, że jestem smoczym dziecięciem, czy niekoniecznie. Zdaje się, że siwobrodzi tak myślą, jest takie neutralne. Pójdziemy właśnie w ten deseń. W takim razie jest za późno. Kłamstwo już zagnieździło się w ludzkich sercach. Obnażymy podłość w ich sercach, wyrywając twoje. No pięknie. Wszyscy ujrzą przyjście Lorda Miraka. Nikt go nie powstrzyma. No to pięknie. Kultyści rzucili się na nas bez ostrzeżenia. Klimek walczy chyba razem z nami. Straż Ivarstedt również. Co to za typy? Dobra, ten tutaj jest wskazany indykatorem, więc sprawdźmy, co ma przy sobie. Pomniejszy klejnot duszy. Okej, to sobie weźmiemy. Rozkazy kultystów. Przeczytaj. Okej, zaraz to zrobimy. Zwój harmonii. Istoty i ludzie na maksymalnie 12 poziomie. Okej, wyłączyłem przez przypadek. Nie będą walczyć przez 60 sekund. No dobra. Szaty kultysty, to raczej nie chcę brać, ale ciekawa maska, trzeba przyznać.
i tylko minus 1 do klasy pancerza względem tego, co ja mam w tym momencie przy sobie. Ciekawe. Okej, buty. Tak, strzałę jakąś możemy wziąć. No dobra, zobaczmy jeszcze kolegów. Księga czarów, spętany topór bojowy. Tworzy na 120 sekund magiczny topór. Schowaj go, by przerwać efekt. Okej, czyli coś podobnego względem tego, co już mamy. Mamy coś... ten deseń tylko z mieczem, zdaje się. Złoto. Orkowy sztylet. Dobra, to nie będę brał. Okej. Tylko dwóch ich było. Zerknijmy w takim razie na te ich rozkazy. Rozkazy kultystów. Udaj się na Solstheim. Wejdźcie na pokład Dziewicy Północy, zacumowanej w krótszej skale, a następnie popłyńcie nią do Wichrowego Tronu, by rozpocząć poszukiwania. Zgładźcie fałszywe smocze dziecię imieniem Raf, nim dotrze ono na Solstheim. Uczyńcie to, a Mirak was wynagrodzi. No dobra, ktokolwiek za tym stoi, bez wątpienia chce nas powstrzymać przed tym, abyśmy dotarli do Solstheim. Nie dziwne, że wpadło zadanie, udaj się do Solstheim. No dobra, powinniśmy mieć te Solstheim już na mapie. Oraz w zadaniu. Smocze dziecię. Zobaczmy, gdzie to jest. Niedaleko Wichrowego Tronu. No to ponownie nie jest to ani po drodze, ani blisko. Chyba pozostaniemy przy temacie związanym z pękniną. Wydaje mi się, że to może być, przynajmniej sądząc po mapie, jakaś większa miejscowość bądź miasto. Może znajdziemy tam jakiegoś fajnego kowala, który sprzeda nam jakąś fajną broń. Wydaje mi się, że generalnie warto tam iść. Tak czy inaczej, uderzamy na wschód. I wydaje mi się, że chyba rozsądniej będzie trzymać się z prawej strony rzeki tym razem. No dobra, nadal jednak pozostaje temat związany z tym, że my jesteśmy strudzeni w tym momencie. Chodzą pogłoski, że na nowo formują obrońców świtu. Łowców wampirów czy coś takiego. Tak, to już mówiłeś. Starej twierdzy nieopodal pękniny. Rozważam przyłączenie się do nich. Gospoda spadającej gwiazdy, ale jest zamknięta. Dobra, niech no ja się tutaj ogarnę. Karczma jest tam. Co prawda, jeżeli chodzi o porę dnia, to jest 10 rano. Więc najrozsądniej generalnie byłoby przespać się na tyle długo, żebyśmy byli wypoczęci, ale żeby ruszyć z rana. No chyba, że wystarczy dosłownie kilka godzin, żeby się tutaj spoko wyspać. No tak czy inaczej weźmiemy sobie pokój. Niech bogowie czuwają nad tobą podczas bitew. Jasne, masz dobę. Zaprowadzę cię do twojego pokoju. Tędy. No ja już wiem, gdzie jest mój pokój, bo już mnie prowadziłeś. Ale dzięki. Daj znać, jeśli będziesz jeszcze czegoś potrzebować. Dobra, prześpimy się. 3 godziny, 13. Nie, to jest, wydaje mi się, tak jest za późno. Chyba lepiej ruszać faktycznie z samego rana. Prześpimy się. Tak, żeby była, powiedzmy, nie wiem, 6 się wybudzimy. To chyba jeszcze dłużej będę musiał spać. Owszem, będę głodny. I to pewnie bardzo, natomiast... jedzenia mamy mnóstwo przy sobie, więc to jakoś nie będzie stanowiło problem. Co mi tam wyskoczyło? Czy ja znowu jestem na coś chory? Ciężka robaczyca, cudownie. Regeneracja kondycji spowolniona o 50%, czyli kolejny eliksir związany z chorobą będzie musiał zostać zużyty. Dobra, jest 3:16, więc przekimamy się jeszcze 3 godziny. Wybacz, okay. Panie. Zagrać dla ciebie na lutni?
A ja cię przepraszam bardzo, ale dlaczego ty łazisz po moim pokoju, jak ja tu śpię? Udało ci się już porozmawiać z Fastred? Nie, powiem ci Wilhelmie, dobra, że gdyby... Tak czy inaczej, musimy zrobić parę rzeczy. Pierwsza na pewno jest taka, że trzeba się wyleczyć. Mikstura uleczenia choroby. Całe szczęście mam jeszcze w tym momencie po zużyciu 1,7 tych mikstur. No, więc wydaje się, że póki co choroby nie będą mi straszne. Dobra, stek złososia, czy on w pełni... Odesłałbym ją stąd już jutro, ale uzupełni mi pasek. Musi się tak wiele nauczyć. Prawie, myślę, że wystarczy. Ma się dobrze. Radzę ci iść za głosem serca. Może kiedyś, ale nie dziś. Może dobrym pomysłem byłoby kupić jeszcze trochę jedzenia, chociaż nie, wydaje mi się, że Lidia Osłaniam ma tego cię. Mnóstwo. Czym mogę służyć, mój Chyba tanie? Znowu go widziałam. Tego ducha w pobliżu Kurhanów. No tak, ona ma ten króliczy udziec, to weźmiemy. Ma te miody, one niespecjalnie mi się przydadzą. 5 tych steków, myślę, że to wszystko już możemy od niej wziąć, to pozjadać. Ona też się trochę odciąży. Okej, okay, miód. Miód weźmiemy i sprzedamy. Bo ja generalnie... Ruszajmy więc. Nie planuję bić. Bogowie czuwają nad tobą podczas bitew. Rozejrzyj się. Nigdy więcej tam nie pójdę. Dobra, jeżeli chodzi o składniki, to tutaj nic nie będziemy sprzedawać. Natomiast, tak jak mówiłem, te miody spokojnie możemy sprzedać. No i proszę, wpada retoryka. Okej, jabłka to taka czysta zagryzka. Jeśli znowu tu będziesz, lepiej tego nie rób. Obiecałem cię chronić i nie mam zamiaru złamać danego słowa. Czego mam nie robić? No dobra. Uważaj na wilki, jeśli zamierzasz iść na wysoki Hrodgar. No nie zamierzam. Zamierzam Jakieś iść kłopoty? Na wschód. I będziemy trzymali się, tak jak mówiłem wcześniej, prawej strony rzeki. Przynajmniej do tego momentu, aż okrążymy ten zalew. Już nie wiem. Chociaż tu jest most. Możemy przejść sobie spokojnie mostem. Wcześniej chciałem powiedzieć, nie jestem przekonany, czy tam z prawej strony coś ciekawego może być. Rybki są. Możemy spokojnie je sobie zabrać. Nie są oznaczone jako kradzież. No dobra, po raz kolejny ruszamy z Ivarstedt i po raz kolejny jest piękna pogoda. Zobaczmy, co widać na znakach. Riften jest w lewo i Riverwood. No dobra. Wydaje się, że skierowani jesteśmy prawidłowo. Trzymamy się indykatora wschodu. No i ruszamy, słuchajcie. Mam nadzieję, że po drodze czekają na nas ponownie, jak do tej pory, ciekawe historie. Okej, coś już tutaj mamy. Pierwsza jaskinia, tam trochę jakiś domek. Jest również indykator znaku Skyrim. Myślę, że to też sobie sprawdzimy po drodze. Ja już słyszałem jakiegoś, no niedźwiedzia dokładnie. Ona nie widzi nas. Więc atakujemy z zaskoczenia. No dobra, szybko poszło. Mamy to zadanie związane z tymi skórami niedźwiedzimi w Ivarstedt. Więc jak najbardziej te skóry będziemy brali. One ważą mnóstwo. Natomiast będziemy je zrzucali do Lidii. Ona już w tym momencie powinna Osłaniam mieć cię. Dwie skóry. W takim razie wpada trzecia.
Czym mogę służyć, mój tanie? Czy one będą tak? Skóry są w różnych, czyli zgadza się. Lidia ma dwie skóry. Szpon szafirowego smoka. Może to też powinienem sprzedać, bo to już mi się nie przyda generalnie. Okej, niedźwiedzia skóra. Daj. 136 w tym momencie mamy udźwig. Ruszajmy więc. I to jest, uważam, całkiem nieźle. Jaskinia miodowa. Jest pszczoła, skorupa, ula i plaster miodu. Bez wątpienia całe mnóstwo będzie tutaj tych wszystkich składników alchemicznych. Okej, mamy kolejnego niedźwiedzia. O nie, strzelamy z zaskoczenia. Tam nawet chyba są dwa te niedźwiedzie. Okej, Lidia skutecznie walczy tarczą. Okej, ja dosyć w taki dziwny sposób chyba machałem przed chwilą tym mieczem, będąc na kuckach. No dobra, tak czy siak, dwa niedźwiedzie padły, a co za tym idzie, mamy kolejne dwie skóry. Odzyskamy również trochę tych norskich strzał. Na razie nie będę przekazywał tych skór tak od razu Lidii. Może napatoczą się jeszcze jakieś niedźwiedzie po drodze, więc przekażemy potem wszystko na raz. No niedźwiedzie się tutaj nieźle bawiły. Orkowa strzała. Zamknięty pokój. Ok, przeczytamy sobie to. Zobaczymy, czy coś ciekawego uda nam się z tego wyciągnąć. Kufer ze złotem. Niewiele, bo niewiele, ale zawsze coś. Szkielet. Kozi udziec. Mało przywraca głodu, ale być może po ugotowaniu byłoby tego więcej. Natomiast co ciekawe, to to, że ten udziec ma ciężar 1. To niewiele. Okej, tutaj generalnie już nic więcej nie ma. Więc zrzucimy te skóry jednak do Lidii. Czym mogę służyć, mój tanie? Okej, Lidia już nie poniesie więcej skór ode mnie. No i to jest też jakby powód tego, że idę w stronę dużego miasta, dlatego że ja mam tyle tych gratów, przede wszystkim Lidia ma mnóstwo gratów, które bez wątpienia będę chciał sprzedać, gdy tylko nadarzy się taka okazja. Kurde, no nie wiem, co tutaj już... Chyba wezmę od niej po prostu te rzeczy. Na pewno te zwoje myślę, że wezmę, dlatego że to jest taka rzecz, którą wolałbym mieć jednak przy sobie. Bo gdy nie będę miał tego przy sobie, to nie będę wiedział, że w ogóle mam, więc nie będę używał. Ruszajmy więc. No dobrze, jaskinia opanowana. Wracamy w takim razie do Skyrim. Podejrzewam, że gdybyśmy się tutaj pokręcili wokół Ivarstead, to pewnie 10 tych niedźwiedzi udałoby się względnie szybko namierzyć. Natomiast ja chyba nie będę jakoś specjalnie szukał tych niedźwiedzi, dlatego że my i tak będziemy wracali mniej więcej tą stroną, bo z tej całej pękniny raczej nie będę się przebijał tędy, chociaż kto wie. Pewnym na 100% zawsze, wydaje mi się, nie można być.
tobie ślizgasz, to się już chyba totalnie we łbie coś pomyliło. Jest kolejny drogowskaz. Zerknijmy. Riten jest wskazany teraz w tamtym kierunku. Elgen. No dobra, ja na pewno chciałbym sprawdzić, co kryje się pod znakiem Skyrim. Są jakieś zabudowania, chyba konie. Cesarscy. Zachować czujność. Pilnuj się. Okej, nie mają ze mną żadnego problemu. Więc wejdźmy tutaj, ale też sobie zapiszę, w razie gdyby się miało coś wydarzyć nieprzewidzianego. Obóz cesarskich. Rift. Są konie, nie? Aż kusi ukraść, szczególnie, że to są cesarscy. Z mojej ręki dawno już nie zginął żaden gromowładny. Chyba czas to zmienić. Ja ich nie lubię przez pryzmat chyba tylko i wyłącznie tego początku. Natomiast może jest to błąd, no nie wiem. No dobra, tak czy siak wisi tutaj ten znaczek. To chyba nie miejsce dla ciebie. Dobra, jest jakiś ważniak, więc pogadajmy z nim. Spodziewaj się kłopotów, to tylko kwestia czasu. Co myślisz o tej wojnie? Sprawdźmy ich perspektywę, czemu by nie? Masz na myśli tak zwany bunt gromowładnych Ulfrika? Królowie Nordów, o, przepraszam, Jarlowie, nie panują nad własnymi poddanymi. Dlatego Legion musiał wkroczyć i zaprowadzić porządek. Niestety, cesarstwo ma obecnie spore kłopoty, a wsparcie, jakie otrzymaliśmy, jest bardzo niewielkie. Dlatego musimy rekrutować miejscowych. Niech cię o to głowa nie boli. Zdławimy to powstanie. Wkrótce wszystko wróci do normy. Cała ta wojna między nimi to jest generalnie chyba tak, przynajmniej na tyle, na ile mi się wydaje, chociaż nie mam jakiejś specjalnie dużej wiedzy, ale to, co zdążyłem zauważyć, że i jedni, i drudzy mają jakieś tam swoje racje i ciężko tak jednoznacznie wskazać, że ci jedni są źli, a ci drudzy są dobrzy. Natomiast no, zdecydowanie cesarscy to jest ta frakcja, która próbowała odciąć mi głowę i to w zasadzie za frajer. Więc ciężko ich lubić już na starcie. Jak można zaciągnąć się do cesarskiego legionu? No to wiemy, musimy udać się do Samotni. Co cesarski legion robi w Skyrim? Zapytajmy. Chyba nie zrozumiałem pytania. Legion jest w Skyrim od zawsze. Mamy garnizony we wszystkich prowincjach cesarstwa. Naszym zadaniem jest służyć cesarzowi, stać na straży prawa i chronić ludność. Nad Skyrim nadciągają ciemne chmury, a Legion wkrótce zostanie wezwany do służby. Jesteśmy gotowi, jak zwykle, na przyjęcie wezwania. Dlaczego dołączyłeś do Legionu? To pytanie wydaje się bezcelowe, bo gość jest tak mocno zaślepiony w swoją służbę dla cesarstwa, że wydaje się, że raczej nie ma po co pytać. W porządku. No dobra. Nic tutaj już chyba więcej nie ugramy. Walczyć z nimi raczej nie chcę. Nie ma się kłopotów. To tylko kwestia czasu. Ja pierdziela, tutaj co się dzieje? Czy to są ich ludzie, którzy dostali srogie lanie? Są mikstury, które możemy sobie spokojnie zabrać. Nikt nie ma z tym problemu. Aż tutaj ciężko wycelować. Mikstura pomniejszego uzdrowienia. Okej, okay. Teraz się udało, więc weźmiemy. No tak, to są ich ludzie, którzy dostali w pierdziel. No dobrze, nad kradzieżą tego konia się zastanowimy, ale wydaje się, że ułatwiłoby nam to dalszą drogę do pękniny.
No tylko trzeba by to zrobić z głową, nie? Jakoś w nocy czy coś. No tak w biały dzień to kurde raczej będzie ciężko tego konia zawinąć. No dobra, tak czy inaczej w tym miejscu się zatrzymujemy. Szereg indykatorów czarnych już widać na naszym radarze, a co za tym idzie, już teraz wiemy, że po drodze na pewno czekają nas kolejne ciekawe nowe miejsca do odkrycia. Zresztą pewne było już przy wyruszaniu Sivarsted, że nie będzie inaczej. No dobra, na to wszystko zapraszam Was już w tym momencie do kolejnego odcinka serii z gry Skyrim Special Edition, a na dzisiaj dziękuję za obejrzenie tego odcinka, za wszystkie łapki w górę. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.